Siemanko, witajcie na kanale Waterjet Support. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą oto butlą gazową turystyczną. I mam nadzieję, dzięki technologii hydrostrumieniowej zamienię tą butlę w instrument muzyczny. Myślę, że to będzie ciekawe wyzwanie dla chłopaków, aby ustawić maszynę tak, aby wyciąć to, co znajduje się w mojej głowie, ale zanim to nastąpi, muszę przygotować butlę. A mianowicie odkręcić zawór, odciąć podstawę i wypiaskować tą butlę. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za instrument, zostańcie ze mną do końca odcinka, a najprawdopodobniej na końcu się to okaże. Wypuściłem gaz z tej butli. Teraz napełnię ją wodą, aby, wiadomo, podczas cięcia szlifierką nie doszło do żadnego wybuchu. Chcąc zamontować butlę na imadle, kurczę, okazało się, że odpadła ta podstawa, więc nie będę musiał tutaj boszem nic robić. Taka ciekawostka. Butla przygotowana do piaskowania. Nie mogłem odkręcić zaworu, to go po prostu uciąłem. Tu ładnie już jest wyszlifowane, boczki też szlifnięte, odnóżek już też nie ma śladu. Kolejny etap to wypiaskowanie tego elementu. Do tego celu użyjemy sandbota, naszej hydropiaskarki, a będziemy to piaskować garnetem. Łukasz, zabezpieczymy to jakoś? Czy to będzie leżało tak po prostu na ziemi? Możemy oprzeć jakoś, no, żeby nam nie powrnęło, bo to jest jednak siła, wiesz? Myślę, że jak oprzemy tą stronę, albo jeszcze lepiej, o, żeby mu tutaj cały taki przewodniczek, o, będzie bezpieczny. Nic dodać, nic ująć. Efekt wow. Przepięknie wypiaskowane. Czas na kolejny etap. Pierwszy etap został ukończony, a mianowicie butla została przygotowana, została wypiaskowana sandbotem i zostały wycięte języczki dzięki maszynie Waterjet. Ale jak to się stało? Kamil, nasz specjalista, tak zaprogramował głowicę, aby wychylała się do środka. Na początku wycięliśmy tutaj z tyłu dziurę. Próbowaliśmy ją wyciąć nawiertnicą, ale nie szło, więc również użyliśmy Waterjeta. Dzięki czemu strumień, który wchodził z tej strony, wychodził na środku. Dzięki czemu nie uszkadzał ścianek. Bo jakbyśmy to robili w ten sposób, normalnie,
to by strumień wychodził po drugiej stronie tutaj i byłoby nieładnie. Następnym krokiem będzie nastrojenie tego instrumentu i pokażę Wam pewną technikę, aby nastroić ten instrument i móc go przestrajać na inne skale. Ale to później. No i oczywiście całkiem na końcu będzie wypadało na nim zagrać. Mam nadzieję, że też znajdę artystę, który oceni naszą pracę i zagra coś ładnego specjalnie dla Was. Teraz chciałbym Wam zaprezentować, jak ten instrument brzmi przed strojeniem. Generalnie potrzebne są do tego pałeczki, specjalne drewniane pałeczki z taką kulką na końcu, gumową, kauczukową, ale na tą chwilę nie posiadam tego. Ale mam taki jakby śrubokręt, taki haczyk, który właśnie rękojeść ma taką troszkę gumową i będzie można spróbować wygenerować jakiś dźwięk. Więc posłuchajcie. Tak to brzmi. Jak słyszeliście, dźwięki są niedokładne i potrzebują strojenia. Więc zacznę od nałożenia podkładu. Nie stroję tego teraz, bo mam wrażenie, że farba jakby doda te kilka dekagramów, że później jak to wyschnie, będzie zupełnie inaczej brzmiało, więc strojenie będzie dopiero na końcu. Więc zacznę i pomaluję. Kurde, zawsze mam problem ze ściągnięciem tej pokrywki. O. Pomaluję ten instrument. Instrument został pomalowany farbą podkładową i prezentuje się świetnie. Aby nastroić ten instrument, potrzebne są nam dwie rzeczy. Pierwszą jest magnes neodymowy, który pomoże nam w uzyskaniu odpowiedniego dźwięku. Drugim elementem jest stroik. W tym przypadku jest to aplikacja w telefonie. Aby nastroić ten instrument, przykładamy magnes do jednego z języczków. Przesuwając go w dół lub w górę, zmieniamy ton dźwięku. Jak ci się grało na tym? Fajnie. No, mam to w rękach po raz któryś tam ze czwarty może. Wcześniej było nienastrojone, teraz fajnie się nastroiło. Nadal ma brzmienie takie długie, głębokie dźwięki. To jest fajne. I co? Grałby. Projekt zakończony sukcesem. Instrument nazywa się Tank Drum. Został zrobiony z butli gazowej. Dzięki Kamilowi, który zaprojektował
w to, w jaki sposób będzie poruszała się głowica. Było to wszystko możliwe. Jestem zaskoczony tym, w jaki sposób działa ta głowica, która się wychyla, bo dzięki niej było to też możliwe. Instrument zbiera pozytywne komentarze, głównie dlatego, że dźwięk, który się z tego wydobywa, jest taki głęboki, czysty i harmonijny. Co zostało? Zostało jeszcze pomalowanie, znalezienie kogoś, kto to pomaluje, ale to wam pokażę w innym odcinku, w odcinku, w którym zrobię taką kompilację różnych rzeczy, które wykonaliśmy do tej pory. Prośba do was, dajcie znać w komentarzu, dajcie jakiś pomysł, co moglibyśmy jeszcze wyciąć, w jaki sposób sprawdzić tą wyginającą się głowicę, bo ona naprawdę ma niesamowite możliwości i chciałbym je wszystkie sprawdzić. I każda osoba, która trafnie, da nam jakiś pomysł, zostanie obdarowana podarunkiem od Waterjet. Jakiś drobny suwenir, wycięty na wodzie. Więc gorąco zachęcam. I tak, nie pozostało mi nic innego jak nauczyć się czegoś, grać na tym instrumencie i może w przyszłości wam coś zagram. Ale na tę chwilę żegnam się z wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!